him after 10 miles of his glass, he smashes stashes. Chip on his shoulder with a slip-on holster, a clip, a boulder, and his grip on a boulder. Most of they supposed to know. The show in his horror glow. Get from out the road when he get dull is horrible. Kilkudziesięciu młodych Tomaszowian w wieku od 7 do 12 lat od 6 do 11 lipca uczestniczyło w bezpłatnych warsztatach historycznych, tanecznych i plastycznych zorganizowanych przez Muzeum im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego w ramach projektu Taniec nie tylko pałacowy z historią w tle. Efekt działań można było zobaczyć w sobotnie popołudnie na Placu Kościuszki, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Projekt został dofinansowany przez Łódzki Dom Kultury w ramach konkursu Współorganizacja Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Chcieliśmy pokazać, że muzeum może być interesujące, czasem zaskakujące i nietypowe. No i oczywiście aktywizacja, umożliwienie spędzenia czasu wolnego w sposób kreatywny, aktywny i efektywny. Warsztaty poprowadzili specjaliści z dziedziny historii, sztuki i tańca. Była to pani dr Gabriela Ziółkowska, asystent muzealny działu historyczno-numizmatycznego muzeum, wykładowca w Instytucie Jana Kochanowskiego filii w Piotrkowie Trybunalskim. Była to pani Monika Saktura, choreograf i pracownik dzielnicowego ośrodka kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Był to balet dworski Krakowia Danza. To jest instytucja, która zajmuje się krzewieniem, popularyzacją właśnie etykiety dworskiej, kultury, sztuki. I ci państwo, pani Agnieszka, Magdalena Żmuda i Krzysztof Antkowiak przedstawiali, uczyli tańców renesansowych. I Kajetan Luteracki, taniec średniowieczny, taniec współczesny. Oczywiście byli też specjaliści w dziedzinie sztuki, pani Grażyna Srebrzyńska, starszy renowator działu sztuki. Byli animatorzy, czyli pani Jolanta Goździk, edukator, animator kultury. No i ja, koordynator i pomysłodawca całego projektu. Dzieci poznawały zwyczaje i elementy ubiorów w epokach średniowiecza, renesansu i romantyzmu, a później same wykonywały stroje, w których zaprezentowały się podczas finałowego występu. Każda epoka zaczynała się takim wstępem historycznym. Były to zajęcia połączone z prezentacją multimedialną, gdzie rozmawialiśmy przede wszystkim o życiu codziennym w danej epoce, o tym jak to życie codzienne naszych przodków różniło się diametralnie od naszego życia współczesnego. Rozmawialiśmy także o różnego rodzaju rozrywkach, o tym jak ludzie w dawnych czasach spędzali wolny czas. No i jak wszyscy wiemy, jedną z takich najbardziej znanych rozrywek ludzkości, no to jest oczywiście muzyka i taniec. Dlatego też na zajęciach naszych była mowa o tym, jaka muzyka była komponowana w danej epoce, na jakich grano instrumentach i tutaj dzieci też zapoznawały się z podstawowymi instrumentami, jakie używano do gry w poszczególnych epokach. Szczególną uwagę zwracaliśmy także na strój, ponieważ jego elementy rekonstruowaliśmy podczas zajęć plastycznych. Jeżeli chodzi o średniowiecze, to zrekonstruowaliśmy tutaj suknię wierzchnię, ponieważ strój damski był taki wielowarstwowy. I wybraliśmy tutaj właśnie ten element sukni wierzchniej, czyli strój, w który powinna być ubrana każda dama, szanująca się kobieta, ponieważ wyjście z domu, wyjście na jakieś oficjalne spotkanie jedynie w sukni spodniej, no, było uważane za wielki nietakt, nawet za nieprzyzwoitość. Tutaj dzieci na naszych warsztatach wykonywały te suknie wierzchnie z folii żółtej i był to też nieprzypadkowo wybrany kolor, dlatego że ludzie średniowiecza lubowali się w żywych, nawet jaskrawych kolorach. Chłopcy natomiast mieli wykonane szatę wierzchnią, szatę męską, która też była konieczna w takich oficjalnych spotkaniach, w oficjalnych wyjściach. Tutaj też wybraliśmy akurat niebieski kolor. Nam czasem współczesnym się wydaje, że to średniowiecze było takie czarno-białe. Właśnie nie. Chcieliśmy właśnie za pomocą tych kolorów
pokazać, że ludzie ubierali się właśnie kolorowo, w rozmaite kolory, lubili je i chętnie je nosili. Oprócz tego rekonstruowane były pasy w stroju damskim i męskim, bardzo ważny element. Na głowach dziewczynki miały sznurki, którymi sobie albo obwiązywały chustę, którą nosiły na głowie, natomiast młode dziewczynki także nosiły ją często na rozpuszczonych włosach. Inspiracją dla strojów renesansowych był strój hiszpański, uszyty z czarnego materiału z charakterystyczną białą kryzą pod szyją i ozdobnymi mankietami przy rękawach. W romantyzmie rekonstruowaliśmy suknie typu Józefina. Były to suknie, pod które kobiety przez krótki niestety czas nie nosiły gorsetu. Suknie te noszono głównie na początku XIX wieku, rozpowszechniła je cesarzowa Józefina. I taką cechą charakterystyczną tych sukien było to, że miały podwyższony stan. Były wiązane tuż pod biustem. Oczywiście, jak to kobiety romantyczne, suknie te musiały być urozmaicone różnymi dodatkami typu kwiatki, kokardki i koronki. I takie też ozdoby dziewczynki miały wykonane. Chłopcy natomiast mieli imitację eleganckiej koszuli, jaka noszona była pod frak, ponieważ to właśnie frak w romantyzmie był tą podstawą stroju eleganckiego mężczyzny. Dodatkowo chłopcy mieli muszki. Równolegle z poznawaniem epok oraz wykonywaniem charakterystycznych elementów strojów uczestnicy warsztatów uczyli się wybranych tańców. Pierwszego dnia uczyliśmy się tańca w kole, to jest taniec średniowieczny. Kolejny to był braul, który jest też tańcem kołowym i on już się wywodzi z renesansu. To jest taniec francuski, też jest nie bardzo skomplikowany, ma kilka podstawowych kroków i też służył raczej zabawie. Następny taniec, którego się uczyliśmy, to była pawana i to jest taniec już bardziej dostojny. Tutaj ludzie naśladują ruchy pawie, to jest taniec korowodowy. Następnie uczyliśmy się jeszcze poloneza, który jest naszym polskim narodowym tańcem i myślę, że każdy go zna. No, a wszystko to jeszcze przeplataliśmy hip-hopem i tańcami streetowymi, żeby było takie odwołanie. Współczesność kontra przeszłość i jak to się ma do siebie. Że ten hip-hop to jednak trochę czerpie z tych tańców, że może trochę postawa, ruchy się zmieniają, ale baza jest na ogół ta sama. Po pokazie przygotowanym przez uczestników projektu chętni, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogli wziąć udział w otwartych warsztatach tanecznych.